46 to liczba zakażonych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego. W czwartek 8 października rano w samym Lesznie obecność koronawirusa potwierdzono u 32 osób. To o 8 więcej niż dzień wcześniej. Ministerstwo Edukacji Narodowej dementuje krążące po sieci informacje, jakoby podjęto decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych w szkołach od 20 października. Zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zapowiedzieli minister zdrowia Adam Niedzielski i komendant główny policji generał inspektor Jarosław Szymczyk. Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej został sekretarzem nowego zespołu parlamentarnego. Posłowie będą wspierać dobre rozwiązania dla Wielkopolski. Jurek Owsiak ogłosił cel 29 finału WOŚP, który odbędzie się 10 stycznia 2021 roku. Tym razem fundacja będzie zbierać na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jesienna edycja testu Coopera odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie 10 października w godzinach od 8 do 15. Zapisy na miejscu startu. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odnieśli futsaliści Gejma Lepszy Futsal Leszno. W środę udali się do Lęborka, gdzie pokonali miejscową drużynę 2-1.